Cześć, dzisiaj tak nietypowo zacząłem, ale już będzie jak zwykle. Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopera.com. Ciekaw jestem, czy wiecie, dlaczego tak zacząłem. Dlatego, że tam na koszulce jest napisane Browar Widawa and Browar Kopera Collaborated. I dzisiejszy odcinek Tysiąc Ibu chciałbym poświęcić właśnie tej kwestii, dlaczego jestem kolaborantem. Chodzi o to, że często w komentarzach się pojawiają takie uwagi, że czy ja w ogóle sobie zdaję sprawę z tego, że kolaboracja ma w Polsce wydźwięk negatywny, że to oznacza współpracę z okupantem. I potem zaczynają się całe dyskusje, że w słowniku jest napisane, że kolaboracja to jednak było współpraca, a dopiero II wojna światowa i jakby potem może nawet bardziej chyba propaganda komunistyczna przedstawiła kolaborację jednoznacznie jako negatywna, ale nie o to w ogóle chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Powiem wam, z czego to się wzięła w ogóle ta kolaboracja. Kolaboracja wzięła się z takiego, to jest taka kalka z angielskiego, bo po angielsku, jeżeli dwa browary razem ważą piwo, u jednego czy u drugiego, to się nazywa tak zwane collaborative brew. I to ma wydźwięk neutralny. I my jakby chcąc jakby to nawiązać do tego, nazwaliśmy to ważeniem kolaboracją, potem ważeniem kolaboracyjnym, a potem kolaborantami żeśmy się nazwali. I generalnie to było bardziej dla śmiechu, ale co się okazuje? Okazuje się, że prawda, trafiliśmy w sedno, trafiliśmy w dziesiątkę, bo okazuje się, że w Polsce To jest pewnie szersze zjawisko, ale skupmy się na browarze i na piwoszu, na piwowarze i na tej całej naszej branży. Otóż w Polsce piwosz, klient traktuje browar jak wroga. Jak kogoś, kto go chce oszukać, jak kogoś, kto chce go otruć, sprzedać mu nie zepsute piwo, zepsuty produkt, jak kogoś, kto chce z niego zedrzeć pieniądze, jak kogoś, kto chce, kto go traktuje jak debila, jak kogoś, komu można wciskać każdą ciemnotę i tak dalej. To jest powiązane też z tym drugim mechanizmem, też typowo polskim, że na przykład w Niemczech, w Czechach to jest normalne, że pije się piwo ze swojego lokalnego browaru. To jest browar z mojego miasta, ja piję piwo z tego miasta, z tego browaru. Jest lokalny patriotyzm. W Polsce jest antypatriotyzm lokalny, czyli pod żadnym pozorem nie piję piwa ze swojego miasta. Dlaczego? Dlatego, że mojego szwagra, zięcia, teścia, bratanek tam pracował 2 tygodnie, 3 lata temu na wakacje. I panie, co oni tam robią w tym browarze, sikają do kadzi, szczury tam pływają, jeden chłop to się w ogóle utopił i takich opowieści krąży pełno, tak? A oni tam sprzedają przeterminowane piwo, a tam bycią żółć, a to, a to tamto. Wobec czego efekt jest taki, że ludzie nie trawią, znaczy no nie kupują tego piwa, bojkotują to piwo, uważają, że to ich jest najgorsze. Pamiętam, jakie były opowieści jeszcze za starych czasów na Browar Bis, gdzie ktoś przyjeżdżał do miasta, gdzie był jakiś mały browar, podchodził w sklepie i pytał o to, patrzyli na niego jak na jakiegoś po prostu kosmitę. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli, że w ich miejscowości jest browar, a miejscowość liczy parę tysięcy mieszkańców albo jeszcze mniej. Inni oczywiście powiedzieli, a panie, daj pan spokój. I to jest powszechne w Polsce i to jest chyba niespotykane nigdzie indziej. Co więcej, ja sam mam taki mechanizm, sam temu ulegam, bo na przykład przyjeżdża ktoś, mówi browar Spisz, ja mówię, wiesz, Spisz. A czasem trzeba zweryfikować i się albo się utwierdza, albo się mówi, a nie, jednak się poprawiło, albo jednak się nie poprawiło. No, tutaj to też wynika z tego, że częściej mechanizm jest w pewien sposób wytłumaczalny, w ten sposób, że częściej można pić to piwo, więc częściej jest szansa spotkać wpadkę. Więc tutaj może być problem. Ale jednak jest faktem, że w przypadku piwa w Polsce jest antypatriotyzm lokalny. Generalnie nie docenia się tego piwa, które jest ważone na miejscu.
To jest może trochę biblijne, czyli najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, tak? Najtrudniej być docenionym we własnym mieście. No ale wróćmy jeszcze... Aha, to jest w ogóle powiązane moim zdaniem, ten cały mechanizm tej nieufności, tej podejrzliwości, tych zarzutów o chęć oszukania. To jest moim zdaniem pokłosie też tego, że my jako społeczeństwo całe jesteśmy generalnie i po komunizmie, a jeszcze w ostatnie lata, czyli te akcje całe PiS, Platforma, Smoleńsk, to wszystko sprawiło, że społeczeństwo jest bardzo mocno zantagonizowane, jest bardzo duży poziom wrogości. Tak naprawdę można z kimś rozmawiać, dopóki sprawa nie zejdzie na temat polityki, jak on się okaże pisiorem albo platformersem albo platfusem, to już jest w ogóle koniec rozmowy, koniec przyjaźni, koniec interesów, bo ja już go zaszufladkowałem, to jest pisior, to jest platfus i z nimi albo komuch, albo ten i koniec rozmowy. Więc generalnie to jest problem Polski. Kiedyś tam ten profesor Czapliński robił jakieś badania i wyszło mu, że poziom kapitału społecznego, czyli takiego zaufania, jest w Polsce niższy niż w Jugosławii po wojnie domowej. Że po prostu ludzie mniej sobie ufają. Że jeżeli idę do sklepu, to myślę, że mnie oszukają. Jeżeli idę do knajpy, to myślę, że mnie oszukają. Rozcieńczone piwo mi dają, nie doleją mi, nie wydadzą mi reszty i ten. I ja już widzę te komentarze, a bo tak właśnie jest. Tylko, że jeżeli my podchodzimy w ten sposób, to my sami napędzamy te. Jeżeli ja ufam kelnerowi, to chciałbym w to wierzyć. Znaczy taką staram się kierować maksymą, że jeżeli ufam, jeżeli zakładam, że on mnie nie oszuka, czy sprzedawca, czy na przykład bardzo często się radzę sprzedawców w różnych sklepach. No bo jaki on ma interes w tym, żeby on mi wcisnął kit? No nie ma interesu w tym wielkiego, jak się na chłopski rozum zastanowić. Natomiast wielu ludzi przychodzi do restauracji i mówi tak, a ten łosoś to świeży jest? Albo a ten żurek to świeży jest? No i albo bigos? No i teraz pomyślcie logicznie, czy ktokolwiek zakładają, że może restauracja podawać nieświeże jedzenie, tak? I teraz jeżeli zakładam, że restauracja jest nieuczciwa, podaje nieświeże jedzenie, no to przecież są do tego stopnia perfidni, że mi nie powiedzą, że jest nieświeże, bo to by był absurd. A z drugiej strony uważam, że... Więc takie pytanie jest bez sensu, ale z drugiej strony uważam, że można i trzeba pytać barmana, sprzedawcę, co pan mi poleca, dlaczego mi pan to poleca, co pan mi poleca, bo ja szukam czegoś takiego i takiego. A tutaj często jest znowu mechanizm jeszcze inny, że ja sam, tak, podchodzi ekspedientka, sprzedawca, podchodzi, mówi, czy w czymś pomóc? Nie, ja sam. To też miałem takie przykłady w sklepie. Chodzi człowiek, widzę, zagubione jak dziecko we mgle. Czy w czymś pomóc? Nie, ja sobie znajdę sam. Ale może pomogę, bo pracuję tutaj, wiem, gdzie co leży ten... No, wie pan, żona mi tutaj to... A to tutaj jest, tutaj zaprowadzono. O, wie pan, dziękuję bardzo, ten... Ale nie zapyta. Dlaczego? Bo nie ufa. Bo myśli, że go ktoś oszuka. I teraz, wracając do tej całej naszej kolaboracji. Co się okazuje? Ja jak zaczynałem współpracę z browarem Widawa, czy w ogóle jak zaczynali piwowarzy domowi, no czyli artezan, ale też na przykład Pinta, ale browar, ja oczekiwałem, że środowisko piwoszy, no nie ukrywajmy, głównie mówię o środowisku Browar Bis, ale nie tylko, to może być też środowisko częściowo Piwo.org, częściowo PSPD, generalnie środowisko ludzi kochających piwo, że ci ludzie pomyślą sobie, super, mamy naszych ludzi, którzy zajmują się piwem, ważą piwo, to są nasi koledzy, my jesteśmy ich kolegami, będziemy mieli super chody u nich, tak? Będziemy mogli liczyć na to, że, prawda, nie wiem, w pierwszej kolejności się dowiemy o jakichś tam premierach, w pierwszej kolejności no dla nas będą zarezerwowane miejsca w pubie, dla nas będą zarezerwowane... Tak sobie to wyobrażałem. Że my wszyscy będziemy stanowili jakąś, prawda, społeczność, tak? Po angielsku community. No i co się okazało? Okazało się, że nie, bo jest taka metafora wiadra krabów, a w tym, a w,
w takim dowcipie jest dowcip, jak to w piekle stoją trzy kotły, no i jest kocioł tam z Amerykanami, kocioł z Niemcami i kocioł z Polakami. I przy kotle z Amerykanami tam stoją trzy diabły, przy kotle z Niemcami trzy diabły, a przy kotle z Polakami nie ma żadnego. No i ktoś tam się pyta Lucyfera, a dlaczego przy kotle z Polakami nie ma żadnych diabłów? A on mówi, no bo przy tamtych kotłach trzeba pilnować, bo wyłażą. A Polacy się sami pilnują, jeden drugiego ściąga, żeby nikt nie wyszedł. Także nie trzeba ich pilnować. I tu jest to. I tu jest to, że niestety piwosze potraktowali tych, którzy otworzyli browary, zaczęli zarabiać na tym, jako właśnie tych, którzy stali się wrogami, czyli albo zdradzili, zostali zdrajcami, albo w ogóle wrogami, albo właśnie tak jak ja, zostali kolaborantami, czyli współpracują z wrogiem, bo ten, kto od nas bierze pieniądze, to jest wróg. I to jest tak absurdalna sytuacja, tak nielogiczna. W sumie można się tego było spodziewać, bo to można było już obserwować wcześniej, że nawet przy tych browarach regionalnych powinno się myśleć w tych kategoriach. Dam mu zarobić, temu browarowi, to może on będzie też wprowadzał jakieś inne ciekawe piwa. Jak zobaczą, że mu się sprzedaje piwo, nie wiem, pszeniczne, to dam mu zarobić, będę kupował pszeniczne, to potem on wprowadzi, nie wiem, dajmy na to stout. A u nas mechanizm był taki. Spróbowałem pszeniczne, o, było beznadziejne, nie kupuję, lepiej kupić Primatora. No i efekt jest jaki? Efekt jest taki, że zamiast browar doskonalić to piwo, no bo no nie było idealne, to oni mówią, nie, ja już nie będę w ogóle, nie daję już żadnej szansy temu piwu, temu browarowi, biorę Primatora, bo on jest zawsze dobry, bo on jest tańszy, bo on jest ten. Nie myśląc logicznie, że lepiej mieć pszenicę z polskiego browaru dobrą, niż z Primatora. Oczywiście zaraz się pojawią te argumenty, że ale przecież ja mam ograniczoną ilość pieniędzy i głosuję swoim portfelem i wybieram ten, co jest dla mnie najlepsze. No oczywiście. No i tak samo jest na przykład z handlem, tak? Wybieram Biedronkę, bo tam jest najtaniej, chociaż wcale nie jest, ale klienci myślą, że jest, ale to jest temat na inną bajkę. Wybieram Biedronkę, a gówno mnie interesuje, że Zenek, sąsiad, ma tam sklepik i niech was bankrutuje, bo to jest złodziej i bandyta. A Biedronka jest ok, bo jest taniej. Nie zastanawiając się nad tym, że skoro Biedronka ma 2,5 tysiąca sklepów, to jest w stanie zaoferować lepsze ceny niż Zenek Benbenek, który ma sklep w sypie pod blokiem albo w blaszanej budce. Tylko, że różnica jest taka, że jak u Zenka Benbenka się powie, że panie Zenku, potrzebuję na przyszły tydzień takie, prawda, nie wiem, maliny, bo będę nalewkę robił, to on jest w stanie, jeżeli jeździ na giełdę towarową i normalnie ma warzywa, jest w stanie specjalnie dla tego kogoś, dla tego klienta jednego, przywieźć te maliny i jeszcze dać mu jakiś rabat. A w Biedronce, czy w każdym innym sklepie sieciowym, wielkiej sieci, przychodzi, panie, my mamy 1000 towarów w sklepie, 500 na promocjach in-outowych, nie pasuje, do widzenia, tam są drzwi. I dziękujemy bardzo, zapraszamy ponownie. Natomiast małe sklepy mają często dużo większy wybór, ale niestety nie mogą mieć takich cen, bo Biedronka właśnie dlatego ma takie ceny, że ma tylko 1000 produktów, ma wszędzie to samo i zamawia towar nie na palety nawet. Oni zamawiają towar na tiry i to na dziesiątki tirów. Więc zrozumiałe jest, że mają lepsze ceny. No i to samo jest z piwami, tak? Jeżeli browar, nie wiem, czeski, niemiecki, a niemieckie to już w ogóle, jest na rynku ileś tam lat, on ma jakąś tam wydajność, jest w stanie zaoferować jakąś tam cenę za piwo. No, browar, który się dopiero otworzył, który ma cały sprzęt nowy, który jest na dorobku, nie jest w stanie takich cen zaoferować. I teraz zamiast zrozumieć to, że wspieranie jest w moim interesie, bo będę miał tutaj u siebie browar, to u nas jest myślenie, kurde, on się dorobi, on się tutaj wybije na mojej krwawicy. No nie, 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 tak nie będzie. Więc koniec końców wydaje mi się, że określenie kolaborant i kolaboracja okazało się
okazało się, jak to się mówi, nomen omen, tak? Czyli imię, znak. I trochę taką, trochę się stało taką przepowiednią, że rzeczywiście zostałem potraktowany przez niektóre środowiska, te, z których się wywodzę po prostu, jako właśnie ten kolaborant i ten współpracujący z wrogiem. Pozdrawiam oczywiście wszystkich z Browar Bizu. Mam nadzieję, że dostarczę znowu tematu do dyskusji. No i was też pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.